Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Stany Zjednoczone Ameryki, co to znaczy? No to znaczy, że zjednoczyły się Stany, są Stany Zjednoczone, są, jest 50 najróżniejszych stanów, które są, no dzielą Amerykę. Ameryka jest podzielona na te 50 stanów. Jak popatrzycie na mapę, no to tam jest 50 gwiazdek. To właśnie to reprezentuje 50 stanów. Jest 13 pasów biało-czerwonych. To one reprezentują 13 oryginalnych kolonii angielskich. No i dlaczego te Stany Zjednoczone są tak ważne? No są tak ważne, no bo każdy stan ma swoje prawa. No i ponad prawami stanów są prawa federalne. Teraz wszystko idzie w kierunku tym, że jest komuniści chcą centralizacji, czyli nie zwracają uwagi na klimat w Ameryce. No, inaczej jest na północy, inaczej na południu, inaczej na wschodzie, na zachodzie. Także klimat jest dosyć inny, geograficznie jest dosyć inny, niziny, wyżyny, góry. Ekonomicznie jest różnie, no bo są pewne miejsca nad oceanami, gdzie są porty, gdzie jest przemysł, powiedzmy, transportowy. Taki Pensylwania, Kansas, no to są taki Śląsk, można powiedzieć, gdzie jest ruda żelaza, gdzie jest węgiel. No ale teraz rząd federalny chce to wszystko zrównać, wyrównać i wszystko. Teraz miliony, miliardy, setki miliardów, tryliony dolarów w sumie są wydawane na tą zieloną energię. No bo z energią to jest taki problem, że może być dużo energii tam, gdzie jej nie potrzeba, no i tam, gdzie jej potrzeba, no to jest bardzo mało energii. Energii bardzo potrzeba w miastach. A na bezludziu, no kto ma używać? Nikt nie będzie używał, no bo te linie transportowe kosztują bardzo drogo. No i tu jest ta kwestia właśnie tych linii transportowych. Jak jedziecie tam wzdłuż jakiejś trasy, no to widzicie na tych wielkich masztach te linie transmisyjne. No tam napięcie, no to jest potężne napięcie, to jest 100-150 tysięcy volt. Dlaczego jest takie wysokie napięcie? No bo moc, no to w sumie jest prąd i napięcie. Czym większe napięcie, tym może być mniejszy prąd. I to jest cała ta magia tych linii przesyłowych. No bo te wysokie napięcie przechodzi dziesiątki, tysiące mil, kilometrów. No i później te transformatory zmieniają napięcie na niższe, także później ten prąd może być wyższy. I to jest właśnie ciekawe, co dużo tych debili zielonych nie rozumie z samochodami. No oni zawsze kombinują, żeby samochód elektryczny ładować w 15 sekund, w 15 minut, w pół godziny i tak dalej. No żeby tak szybko to ładować, no to tam potrzeba bardzo, bardzo duże napięcie albo bardzo, bardzo duży prąd. Jak jest duży prąd, no to się wszystko grzeje, gotuje i te kable nie są w stanie wytrzymać. No każdy w domu, no to ma jakiś tam ten serwis taki 10, 20, 30 amperów, no tak jak w Ameryce, no bo w Ameryce 120 volt, nie 220. No ale i te linie energetyczne po prostu przechodzą ze wschodu na zachód z Kanady. Bardzo dużo energii przychodzi z Kanady, szczególnie na tym wschodnim wybrzeżu, no bo tam jest Kanada ma dużo tych elektrowni wodnych. No i Ameryka kupuje. Teraz Kalifornia czy Oklahoma produkuje bardzo dużo energii właśnie tej słonecznej, no ale nie ma czego z tym zrobić. Jak energia jest produkowana, no to ona musi być gdzieś wykorzystana. Po prostu to nie ma czegoś takiego, jak można produkować
wylądować bez wyrzucenia z powrotem w powietrze. Jak powiedzmy macie, widzicie takie, jak są lokomotywy powiedzmy, to duża część tych lokomotyw, no to ma takie potężne oporniki żarowe, jak tam nie ma co robić z energią, czy tam po prostu jak te lokomotywy hamują i produkują tą energię w czasie hamowania, no to te wszystkie silniki zamieniają się w generatory, no i to wszystko, te ciepło ucieka w powietrze. Także przesył energii, składowanie energii, to jest bardzo skomplikowane. No ale zieloni komuniści tłumaczą, że to można by było zrobić inaczej. Że można by było w czasie, jeżeli jest słońce w Kalifornii, no to trzeba by było 2-3 tysiące kilometrów przesłać tą energię słoneczną ze słońca do środkowej Ameryki, środkowo-zachodniej tej Ameryki, a w nocy, kiedy Kalifornia nie ma słońca, a wiatry się wzrastają właśnie w tym środkowej Ameryce, no to wtedy turbiny powietrzne bardziej kręcą, no i będą przesyłały do Kalifornii. No to ktoś może się zapytać, no co z tą energią, która ma mniejszy wiatr w czasie dnia i tak dalej, i tak dalej. No ale to wszystko jest związane z pieniędzmi, no bo to tryliony dolarów Biden i jego klika komunistyczna wydaje tych pieniędzy podatników, no bo to są nowe regulacje, właśnie między innymi te nowe regulacje, no to byłaby Federalna Komisja, to już jest Federalna Komisja Regulacji Energetycznej. No i co oni mogą powiedzieć? No oni mogą powiedzieć tyle, że jak te linie energetyczne są płacane czy opłacane, a Stany właśnie, tak jak zacząłem na początku, no to Stany mają bardzo dużo do powiedzenia, no bo oni, bo Stany dają zezwolenia. To te ustawy rządowe, kongresowe są z 1935 roku, właśnie ten federalna ustawa energii pozwala na to, że Stany mają coś do powiedzenia, no i rząd federalny ma coś do powiedzenia. Teraz komuniści chcą to zabrać. Komuniści po prostu chcą to scentralizować. Komuniści chcą to zrobić, żeby wszystko decydował Waszyngton. No te linie energetyczne, jak one przechodzą z jednego stanu do drugiego stanu, no to wszystko wpływa. To wpływa na koszty, wpływa na koszty energii tej wewnętrznej. No i jeżeli dwa stany na tej granicy nie za bardzo się zgadzają, no to ta komisja federalna wtedy wkracza, no i patrzy, kto będzie miał jakieś zyski z tego, czy straty, no i wtedy to jest wszystko pokrywane. No ale teraz komuniści, no to chcą zabrać jakąkolwiek decyzję czy możliwość decydowania przez Stany same w sobie, i wszystko będzie robione federalnie. No i właśnie między innymi byłyby takie zmuszenia, że po prostu, że Kalifornia ma wysyłać tą energię do 2-3 tysiące kilometrów, no i żaden stan by nawet nie podskoczył. No wiadomo, że ta energia słoneczna i energia wieczna, no to nie można na niej polegać. Nie można polegać gdziekolwiek by nie była produkowana. No Teksas to przez ostatnie dziesiątki lat wydał kilkanaście miliardów dolarów, zbudował prawie 5000 kilometrów tych linii transmisyjnych, że energia wieczna jest właśnie tam z nad oceanu, z tej tak zwanej patelni tam do tych środkowych rejonów. No ale co się dzieje? No dzieje się to, że te energie zielone są subsydiowane. Energie zielone, czyli słoneczna, wieczna, są subsydiowane, no i to
to powoduje, że jest zbudowane coraz więcej tych najróżniejszych stacji, czy farm powietrznych, czy farm słonecznych. Węgiel i olej nie jest subsydiowany, także się zamyka, bardzo często się zamyka, no a każdy normalnie rozumie, że węgiel, czy olej, czy gaz ziemny, no to może produkować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, no ale jeżeli nie jest subsydiowany, no to nie ma pieniędzy, no i te firmy się zamykają. No jak się zamykają, no to się dzieje tak, że w 2021 roku w czasie zimy w Teksasie te wszystkie generatory, turbiny powietrzne po prostu zaczęły zamarzać, tam zaczęły pękać. No i nie można było, to nie jest tak, że można jakiś taki generator gazowy po prostu wziąć, włączyć od razu, to się musi rozbujać, to się musi rozhuśtać. No i poza tym nie ma tak dużo generatorów. Także słaba produkcja tego wietrzna spowodowała to, że w Teksasie ludzie po prostu siedzieli w ciemności. W Kalifornii to samo. W Kalifornii debile doszli do wniosku, że muszą być wszystkie samochody elektryczne do 35 roku, a teraz ostrzegają, żeby nie włączać samochodów elektrycznych do sieci, bo brakuje prądu. No także, że to jest po prostu cyrk na resorach. To, co ci wszyscy planiści robią, fachowcy robią. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że amerykańscy górnicy po prostu tracą pracę i właściciele kopalni również tracą pieniądze i zatrudnienie. No budowa tych federalnych linii transmisyjnych, no co to spowoduje? No spowoduje, że jak będą te linie transmisyjne, no to jeszcze więcej będą budowali tych energii słonecznych. Na podstawie czego? No ta energia słoneczna będzie budowana czy produkowana z tych paneli produkowanych w Chinach. No i znowu nie ma gdzie tego użyć, no bo to jest za daleko od miejsca, gdzie ludzie mieszkają. Tak samo będzie z tymi turbinami wiecznymi. Chińczycy będą produkować, a te generatory węglowe po prostu są na stracenie. No i będzie coraz więcej wyłączeń. Będzie coraz więcej wyłączeń, no bo jeżeli nie ma z tyłu tych generatorów, które mogą produkować 24/7, no to będzie tragedia. Kwestia tej komisji federalnej, no oni mogą spowodować to, że na przykład Washington nakaże zachodniej Virginia, która jest takim właśnie śląskiem amerykańskim, tam produkują bardzo dużo węgla, no to komisja federalna może z Waszyngtonu zmusić zachodnią Virginię, żeby kupowali prąd z New Jersey, powiedzmy, z tych z nad oceanu turbin, a będą musieli zamykać, powiedzmy, na siłę te kopalnie, albo nie będą wystarczająco dochodowe, bo jeden stan będzie zmuszany, żeby kupować jakiekolwiek tam pieniądze będą przeznaczone. No i najgorsze jest jeszcze to, że te linie transmisyjne, rząd federalny będzie zmuszał te kompanie energetyczne w poszczególnych stanach do budowania tych linii przesyłowych. No i stany, które nie będą tego chciały, będą zmuszane federalnie, żeby po prostu to zaakceptować. Ci, którzy popierają tą komisję
federalną, no to mówią, że oni już teraz regulują rurociągi gazowe. I że linie transmisyjne no to powinny być traktowane tak samo. No ale nie ma akurat żadnej analogii, no bo linie transmisyjne no to podłączone są do tej całej sieci energetycznej i to się wszystko tam rozchodzi, jest to połączone i ma jakiś tam efekt bezpośredni, a rurociągi to po prostu nie, to są, idą z północy na południe z reguły do jakichś tak portów. No i nie są podłączone do całego tego sieci energetycznej. Także to jest inna sprawa. I działa to kompletnie inaczej. To jest energia, ale i w innym znaczeniu. No to, co teraz proponują demokraci, no to cała ta zielona energia zniszczy energię, którą poszczególne stany miały do użytkowania i do wydobywania. No i energia będzie wzrastała. Cena energii będzie wzrastała, no i ludzie będą musieli niestety płacić. Także centralizacja następuje w szybkich krokach. Jest nadzieja, że teraz te wybory coś zmienią. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jeszcze szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie. Głosujcie na normalnych, głosujcie na tych, którzy nie chcą, żeby cena energii po prostu poszła do nieba. No bo wszystko w ramach tych zielonego komunizmu kosztuje. Benzyna zwykła kosztuje, jedzenie kosztuje. Także głosujcie na normalnych, nie dajcie się oszukać. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No mam nadzieję, że widzicie różnicę. Mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę, że głosowaliście na Wenezuelę. No i Wenezuela zawitała do Ameryki. Nie wiadomo na jak długo, ale zawitała. No, 8 listopada, czyli w drugi wtorek listopada 2022. Normalni dadzą znać, tak, że będą głosować. Także kiedykolwiek głosowaliście, czy zawsze głosowaliście na lewaków, teraz głosujcie na normalnych albo w ogóle nie głosujcie. Zdrowia dla normalnych.